Witam. Dziś trochę nawilżania i doglądania pająków. Do nawilżania moczboxów oraz innych kliszówek używam po prostu zwykłej strzykawki. Brachypelma Emilia. Widać, troszkę ją tam widać. Bardzo wygodne jest nawilżanie strzykawką, a nie jeżeli trzeba byłoby psikać jakimiś zraszaczami do próbówek, bo jest to niewygodne. A strzykawką bardzo fajnie można nawilżyć. Nie trzeba psikać na pająka. Pająki tego nie za bardzo lubią to. Nie wiem jak powiedzieć, ale to jest Gramostodea rossa. Bardzo, bardzo długo u mnie rośnie. Nie wiem dlaczego, tam widać wylinkę chyba w oddali, ale u mnie bardzo długo ona rośnie. Nie wiem co się dzieje. Temperaturę ma dobrą, karmię ją jak każde pająki, a naprawdę bardzo długo rośnie. Tutaj widzimy nadrzewny gigas, Tapaniachus gigas. Też jeszcze malutki, ale ja lubię hodować pająki od małego, bo wtedy widzę ich cały rozwój. Fakt, że jest to troszkę długie, ale to nic. Naduchromatus. Miał norkę, to ją zakopał. Nie wiem co z nim zrobić. Niech siedzi tak, jak nie chce mieć skryjówki. Teraz mniejsze. Tutaj nie widać, ale teraz nawilżam brachypelmę Schmidti. Wyszła. Wyszedł. Brachypelma Schmidti, bardzo piękny pająk. Też dość długo rośnie, ale warto. Kolejny. Brachypelma Vagans. Tutaj pokopał dziury. Nie widać go, fakt. Pokopał dziury. Schował się, jest mały. Myślę, że tak L2, L3. Troszkę tej wody, żeby go nie zalać. Troszkę większy pająk. Psalmopeus pulcher siedzi w swoim domku. Wczoraj dostał karaczana i konsumuje go tam chyba jeszcze. Teraz tu moja ślicznotka, też jej nie widać, siedzi z karaczanem, chyba nie, już go zjadła. Nie widać jej, a jest to Avicularia versicolor. Może od tej strony wiem trochę dojrzycie. Niestety nie. Myślę, że już niedługo będę nagrywał filmiki w jakości HD, zakupię sprzęt, bo filmiki nagrywane telefonem niestety pozostawiają wiele do życzenia. Jakość nie jest super obrazu, tak samo dźwięku. Myślę, że filmiki w jakości HD będzie się po prostu lepiej, przyjemniej oglądało, nie jeżeli nagrywany kalkulatorem. Ale to już niedługo. Na koniec
przeprowadzka do Mojoboxa z takiego pojemniczka Psalmopeus Rendukus. O, już wychodzi. Też dość spokojny pajączek. O. Spokojny pan, więc nie musiałem się zabezpieczać. Jak widzimy, już tam siedzi. Mam nadzieję, że już niedługo urośnie. Zamykamy. Dobra. Dziś to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć.